Cześć wszystkim, stęskniliście się? Ja powiem szczerze, trochę tak, dlatego dzisiaj będzie taki film informacyjny, trochę vlog z warsztatu. Powiem wam, jakie są najbliższe plany odnośnie filmów, a także co pojawiło się tutaj nowego u mnie na warsztacie. Co jakiś czas będę wrzucał takie filmy, także jeżeli macie jakieś pytania, opiszcie w komentarzach, postaram się je przeczytać, wybiorę jakieś pytania i odpowiem na nie w kolejnych filmach. Jeżeli chodzi o najbliższe plany, to tak, za kilka dni powinna pojawić się recenzja tej kamery termowizyjnej. Następnie myślę, że przejdziemy już do multimetrów i sprzętu pomiarowego, a potem się zobaczy. Generalnie sprzętu jest dużo, także będzie z czego wybierać. W planie mam też zakup jakiegoś sprzętu specjalnie do testów, ale odnośnie tego jeszcze zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Jak niektórzy z was pewnie wiedzą, niedawno zainwestowałem w trochę sprzętu, m.in. w taki multimetr laboratoryjny. Jest to Siglent SDM3065X. 6,5 cyfry, bardzo dokładny sprzęt w swoim przedziale cenowym. Oprócz takich podstawowych funkcji ma jeszcze czteroprzewodowy pomiar rezystancji, połączenie z komputerem po LAN-ie, także można nim sterować z komputera, jak również z niego wszelkie dane przekazywać do komputera. Zdecydowanie pomoże mi on w opracowywaniu kolejnych testów, będzie służył jako wzorzec pomiarowy na moim warsztacie. Także Sanwa może sobie na razie odpocząć na rzecz tego dużo dokładniejszego kolegi. Sprzęt nie był tani i nie został sfinansowany w pełni z pieniędzy z reklam, także nie myślę, że jest tak różowo, musiałem sporo dołożyć, ale jest to przyrząd dla mnie, także w ogóle się tym nie przejmuję. Nie proszę nikogo o kasę, nie ma z tym żadnego problemu. Multimetr przyszedł naprawdę dość skromnie wyposażony, w zasadzie to były tylko te kable i jakaś broszura, ale przynajmniej są one porządne, silikonowe. Tutaj są wyposażone w taki fajny krokodylek izolowany. Końcówki nie są złocone, ale są precyzyjnie wykonane. Także raczej się przydadzą. Niestety w zestawie nie było tych przewodów Kelvina, także musiałem się zaopatrzyć w nie osobno. Teraz wam je pokażę, bo są naprawdę fajne. Zobaczcie. Złote zęby. Fajna, mocna sprężyna. Oczywiście silikon. No i długość powyżej metra. Nie wiem dokładnie ile, ale pomiędzy 1,10 m a 1,20 m. Na końcu takie końcówki proste. Oczywiście wszystko izolowane. Bardzo fajne przewody. Gorąco polecam, jeżeli kogoś interesują takie przewody Kelvina. Link do nich macie w opisie filmu. Są to przewody z AliExpressu oczywiście. Nie wiem, czy w Polsce są do dostania w ogóle w jakichś sensownych pieniądzach. Tak to wygląda. Co jeszcze takiego istotnego odnośnie tego multimetru? Został on zakupiony w firmie NDN. Pudło przyszło w takim stanie, zobaczcie. To było zgięcione, tak, o. Taka niemiła sytuacja. Mam jeszcze coś takiego, co właśnie przyszło. Zobaczcie. Jak myślicie, co to jest? Jakie pudełka, kurde. Spójrzcie. Nówka sztuka. Rezystor dekadowy. Francuski. Paris. Nie mogę znaleźć informacji o tym w internecie. Wygląda, że jest to nowe i nieużywane. Kupiłem od pewnego pana na OLX-ie. 7 sztuk za tam 320 zł. Oczywiście do testowania multimetrów. Zakres jest od 1,1 ohma, zdaje się, do 100 kiloohmów. Tu mamy razy 100. Można te wszystkie dekady połączyć. Zobaczcie. Tak. W ten sposób. Tu się zapina tą blaszkę. Albo w ten sposób. Także można sobie tutaj to dowolnie konfigurować. Myślę, że bardzo fajny sprzęt. Wiadomo, nie są one super precyzyjne. No tu zobaczcie, 0,2%, ale nie to się liczy. Liczy się przede wszystkim stabilność tej rezystancji, czyli po prostu, żeby nie zmieniała się w czasie. No i przed użyciem pewnie trzeba będzie zrobić ich przegląd. Może nasmarować, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ale naprawdę bardzo fajne, podobają mi się. Jestem zadowolony z zakupu. Brakowało mi również przyrządu, którym będę mógł wygenerować bardzo małe napięcia oraz prądy z
powiedzmy tam przyzwoitą dokładnością i wygodną regulacją, czego niestety o zasilaczu laboratoryjnym takim warsztatowym powiedzieć nie można. Akurat tak się fajnie złożyło, że firma FNIRSI do mnie napisała, czy nie chciałbym pokazać ich sprzętów. Wcześniej pokazywałem wam tester elementów, a tutaj jest taki generator. Bardziej bym powiedział, że to jest taki kalibrator dla automatyków, coś takiego. No i to urządzenie powinno mi już tutaj się przydać. Z tego co widziałem w specyfikacji. Ma tam regulację. Włączymy go. Chyba jest rozładowany. Do 24 mA, precyzja 0,1%. Rozdzielczość 10 mikroamperów, także myślę, że powinno być wystarczająco. Będzie osobny film z tym sprzętem, też już niedługo. Także w ten sposób zostanie tu wzbogacone moje stanowisko do testowania multimetrów. Brakuje mi jeszcze dekady pojemnościowej, ale to myślę, że w swoim czasie coś tutaj załatwię. Jak nie, to po prostu kupię jakieś większe kondensatory i mniejsze i zrobię sam jakieś pudełeczko. Generalnie to tyle ode mnie dzisiaj. Biorę się za testowanie tej kamery termowizyjnej. Jak macie jakieś pytania, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia za parę dni w następnym filmie. Trzymajcie się.